NAM Namzależy.pl, merytoryczne źródło informacji. Mateusz Urban, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy niejako aktualizację naszego materiału, chyba sprzed już dwóch lat, w którym rozmawialiśmy o ryzyku zmiennej stopy procentowej i o kredytach hipotecznych w Polsce. I teza takiego materiału. Która wypływała tam od ciebie wtedy, była taka, że stopy procentowe będą rosnąć jest to jedynie kwestią czasu. Tymczasem, tak jak wspomniałem, ten materiał leży już od jakichś dwóch lat i tam ostat w ostatnich komentarzach internauci wytykają, że miały rosnąć zapowiadałeś te podwyżki, a one nie rosną. Dlaczego? No tutaj nadziałem się chyba na, na coś, na co wielu ekonomistów, którzy są dosyć skłonni do, do wybiegania w przyszłość i, i prognozowania pewnych rzeczy mm, dosyć, często, dosyć często robi. I pokusiłem się o dosyć, dosyć mocnie brzmiącą prognozę, która, która dla niektórych rzeczywiście mogła się wydać troszeczkę, troszeczkę radykalna, natomiast odpowiedź na to pytanie jest dosyć, dosyć złożona. Według mnie, o czym też pisałem w Rzeczpospolitej, taka podwyżka rzeczywiście powinna była mieć miejsce dosyć niedługo po tym, jak, taki, jak ten nasz materiał został opublikowany czyli mniej więcej w pierwszej połowie 2017 roku, kiedy Polska już wyszła z deflacji. Spowodowanej czynnikami światowymi, przede wszystkim niskimi cenami ropy, i to według mnie, i nie tylko według mnie, według sporej części ekonomistów, był idealny moment na to, żeby politykę monetarną w Polsce zacieśnić. Dlaczego to się nie stało, to jest odpowiedź, tak jak mówię, dosyć, dosyć złożona. Według mnie jest ona przede wszystkim związana ze składem. Osobowym i takimi sentymentami w Radzie Polityki Pieniężnej, która, zwłaszcza w porównaniu z poprzednią radą, której kadencja skończyła się w 2015 roku jest, jest o wiele bardziej gołębia i bardzo mocno bierze, sobie do serca można powiedzieć ten mandat Narodowego Banku Polskiego, ta część mandatu, która jest jakby troszeczkę niepisana, bo teoretycznie NBEP powinien bardziej dbać o, o wartość pieniądza, to jest w takie ich główne, główne hasło. Natomiast wtedy bardzo bali się podważyć fundamenty wzrostu gospodarczego. To jeszcze nie były lata 2000, zwłaszcza 2018, teraz nawet 2019, gdzie mieliśmy 5% wzrost, on był jeszcze troszeczkę niższy zwłaszcza rok 2016 był, był dosyć, dosyć słaby, tam było około, około 2% wzrostu, więc w Radzie Polityki i Pieniężnej zaponowała takie poczucie, że, że skoro wychodzimy troszeczkę z tego dołka związanego zwłaszcza z dosyć niskimi inwestycjami, niektórzy mówią o zapaści w, w 2016 roku, że nie powinniśmy podcinać troszeczkę wzrostu właśnie w tym 2017 roku. Więc te wszystkie fundamenty, te czynniki, o których mówiłem w pierwszym naszym materiale z tym, z tym sprzed dwóch lat wciąż uważam za, za, za działające w tym kierunku właśnie podwyżek i wydaje mi się, że w troszeczkę innym układzie można powiedzieć politycznym, ale też związanym z funduszami unijnymi i tymi perspektywami bo to się troszeczkę na siebie w Polsce nałożyło, co skutkowało potem właśnie w 2016 roku obniżką tych inwestycji tych podwyżek stóp byśmy się, byśmy się doczekali. Tylko, że wiele osób sobie pomyśli bardzo dobrze, że stopy nie wzrosły, cały czas płacę niską ratę kredytową. Czy w takim razie to, że ta podwyżka stóp jest odłożona w czasie, oznacza, że one wzrosną na przykład dużo bardziej. E Tutaj postaram się nie, nie wpaść w tą samą pułapkę drugi raz, więc nie będę się kategorycznie wypowiadał na temat tego, czy, czy rzeczywiście odłożenie podwyżek stóp, czy, czy nawet całkowita z nich rezygnacja, przynajmniej póki co o czym pewnie jeszcze będziemy w tym materiale rozmawiać, będzie skutkowała w przyszłości jakimś taką kompensacją, czyli, czyli jeszcze większym wzrostem stóp w, w przyszłości. Zwłaszcza z tego względu, że jednak ten szczyt koniunktury, który no, już dosyć wyraźnie zaznaczył się w zeszłym roku, gdzie, gdzie nasz wzrost przekroczył 5%, 5% co, co jest wartością bardzo dużą jak na, jak na Polskę, zwłaszcza w ostatniej, w ostatniej dekadzie, czyli tej pokryzysowej. Więc tych sygnałów do, do podwyżek stóp raczej już silnych nie będzie, a na pewno nie będzie silniejszych. Od tych, które, które miały miejsce właśnie w 2017 roku z jednym z jednym wyjątkiem, można powiedzieć wyjątkiem kluczowym, czyli, czyli inflacją, która ostatnio zaczyna przebiła cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, i to jako ten główny wskaźnik, może nie jedyny, ale jedyny jakoś tak oficjalnie brany pod uwagę, zwłaszcza na posiedzeniach Rady, wskazuje na, na konieczność podwyżek stóp. Nawet ostatnio pojawiła się pierwszy wniosek od, od lat o podwyżki stóp w Radzie Polityki Pieniężnej, dwóch. Dwóch ekonomistów tam zasiadających zaproponowało właśnie podwyżkę. Nie spotkało się to z akceptacją reszty RPP, więc, więc te stopy dalej utrzymują się na tym historycznie niskim poziomie, ale no, trzeba zauważyć, że, że już przynajmniej dwóch członków rady stwierdziło, że, że jest to moment, wydaje się ostatni moment na to, żeby te podwyżki przeprowadzić. Zapytam, na ile wybory parlamentarne, które y, lada chwila mogą mieć y, wpływ na tą podwyżkę stóp. To znaczy y, czy stopy nie są czasami utrzymywane na niskim poziomie tylko dlatego, żeby tutaj nie podburzać nastrojów społecznych, a później ewentualnie takie ruchy będą miały miejsce po wyborach, kiedy ten okres do następnych wyborów będzie wynosił aż 4 lata. Hmm. To jest kwestia niezależności Narodowego Banku Polskiego. Tutaj nie chciałbym wchodzić w jakieś insynuacje na temat rzekomej zależności, zwłaszcza władz NBP, od, od obecnej władzy, bo nie posiada mi chyba nikt nie posiada jakichś wiarygodnych informacji, które mogłyby przynajmniej na ten moment podważać niezależność. Banku Centralnego, można rzeczywiście snuć jakieś tutaj tezy, że częścią przynajmniej powodu, dla którego większość członków Rady tak mocno opowiada się za utrzymaniem stóp na niskim poziomie lub wręcz ich jeszcze obniżeniu do historycznie niskich poziomów, może być w jakiś sposób motywowana politycznie, natomiast tak jak mówię tutaj pozostaje, pozostaje neutralny, staram się jednak interpretować decyzje Rady jako decyzje technokratyczne, jako, jako decyzje podejmowane przez ekonomistów, które są potem w, po posiedzeniu Rady publikowane w ramach takich notatek z, z ich, z ich posiedzeń, i tam argumenty, które no, często się powtarzają, to są, to są troszeczkę związane z tym, o czym już mówiłem, to znaczy niechęci do podkopywania wzrostu, zwłaszcza inwestycji. Z czym bym dyskutował, ale to jakby zostawię na początek na, na razie na boku. I też niektórzy członkowie rady wskazują na, na to, że jednak przejmują się tym, jak te stopy wpływają, na, na przykład na kredyty. I, I według nich nie mamy do czynienia z, z bańką kredytową, jakąś nad, nadmuchaną przez, przez kredyty na żadnym z, w Polsce z, z rynków. Więc niskie stopy tutaj z jednej strony wspierają wzrost, a z drugiej strony nie doprowadzają do jakichś dużych, dużych nierównowag, więc po prostu zostawmy je, żeby, żeby tym, wzrostem się, tym wzrostem się cieszyć. Od kilku miesięcy, może nawet roku, dwóch lat obserwuję taką tendencję wręcz narastającą, szczególnie yy, na YouTubie polskim, oczywiście w tych kręgach, yy, powiedzmy, skupionych na gospodarce, ekonomii, tak zwanych różnych niezależnych informacjach. Że coraz głośniej mówi się o tym, że ten krach, ta podwyżka To już lada chwila, lada chwila będą działy się złe rzeczy i będziecie płacić więcej za mieszkania, bo to było nierozważne, zaciągać takie kredyty, itd, i tak dalej. Zapytam w drugą stronę. Na ile realny jest scenariusz, w którym przez następne 5, 7, 10, 12 lat stopy nie wzrosną w sposób? Wyraźny, bo chyba są takie państwa, które przez długi okres czasu utrzymywały niskie stopy procentowe. To jest bardzo poważne zagadnienie teraz w polityce monetarnej, też dyskutowane przez, przez większość ekonomistów, nawet tych, tych największych, najważniejszych, zwłaszcza w Ameryce i w zachodniej Europie, to znaczy ten trend, który obserwujemy już w zasadzie od dekad obniżania się stóp procentowych. Nie wchodząc jeszcze w tą, w tą debatę i odpowiadając na, na Twoje pytanie, jest to jak najbardziej możliwe, że nie doczekamy się powrotu do stóp procentowych w wysokości 5, powyżej, powyżej 5-6%, co jeszcze kilka, kilkanaście lat temu w Polsce było sytuacją, normalną, więc jakieś takie apokaliptyczne wizje one rzeczywiście się bardzo, bardzo niosą, są właśnie nośne w tej sferze internetowej Natomiast zawsze był popyt na tego typu, na te, tego typu apokali, apokaliptyczne wizje. Są ekonomiści w Stanach, którzy od, od kilku dekad wieszczą krach gospodarczy, załamanie się dolara itd., tak dalej, i, tak dalej. I, I to jakoś nigdy, nigdy nie następuje. Czasem niektórych z nich nazywa się prorokami, bo przewidzieli kryzys powiedzmy z 2008-2009 roku. No ale jeżeli taki ekonomista co roku wygłasza taką apokaliptyczną wizję, tylko może zmienia jakieś szczegóły czy, czy rynek na jakimś się na jakim się w takiej wizji koncentruje, no to w końcu, to w końcu trafi. Więc bardzo byłbym ostrożny przed, przed słuchaniem i takim, taką paniką, która nie jest poparta rzetelną analizą czy, czy niezależnych ekonomistów, ekonomistów akademickich, czy organizacji międzynarodowych, czy nawet takich organizacji jak, jak Narodowy Bank Polski. Przyjmuje się, że generalnym determinantem Stóp procentowych, no, takich, które potem wpływają m.in. na koszt kredytu czy wysokość raty, jest, jest inflacja, więc o ile nie doczekamy się w Polsce inflacji znacznie przekraczającej cel, w tym momencie cel to jest 2,5%, z pasmem odchyleń w, w dół i, i w górę o 1%, więc ciągle, ciągle znajdujemy się w tym, w tym korytarzu. Jeśli chodzi o, o inflację, natomiast jeżeli ona miałaby mocno pójść do góry, zwłaszcza przebić tą, tą górną część, tą górną granicę korytarza. Co może być związane z, zwłaszcza z uwolnieniem cen, cen energii, które póki co pozostają zamrożone, ale też w miarę ciągle utrzymującą się luźną polityką monetarną i, i przez to ilością kredytów, czy właśnie konsumenckich, czy, czy hipotecznych w Polsce, no to ta stopa może, może wzrosnąć do. No ciężko mi tutaj mówić o, o konkretach, ale myślę, że, że 3% 3,5% jest, jest w zasięgu. Z tym, że cała sytuacja komplikuje się i wracamy do tej jakby ogólnoświatowej dyskusji na temat, na temat trendów. W stopach procentowych, ponieważ wiele czynników zdaje się wpływać na, na obniżenie tej, tej stopy. Są generalnie dwa, dwa takie główne nurty. Jeden nurt mówi o tak zwanej sekularnej stagnacji, czyli takiego permanentnego obniżenia się tempa wzrostu w, w krajach, zwłaszcza w krajach zachodnich, co skutkuje też obniżeniem się tak zwanej naturalnej czy neutralnej, nazywanej przez niektórych stopy procentowej. To jest taka stopa procentowa, której nie Obserwujemy, nie ma, nie ma takiego wskaźnika, który byłby, byłby publikowany regularnie. Ją trzeba dosyć zaawansowanymi metodami statystycznymi estymować, zwłaszcza można to robić tylko, zwykle można to robić tylko do, do tyłu, więc mniej więcej jesteśmy w stanie tą, tą naturalną stopę procentową, czyli taką, która utrzymuje. Jeżeli bank centralny by podążał tą naturalną stopą, to znaczy, że byłby w stanie jednocześnie dbać o zatrudnienie, wzrost gospodarczy, a z drugiej strony utrzymywałby inflację na czymś, co ekonomiści nazywają stabilnym poziomem przyjmuje się za stabilny poziom około 1,5 do 2%. Do 2%. Więc to obniżenie właśnie tej, tej neutralnej stopy procentowej sprawia, że, że banki centralne niejako były zmuszone też pójść w tym, w tym kierunku. To jest argument właśnie jakby, może nie tyle z jednej strony, co po prostu jednego typu. Argument drugiego typu, o tym też pisałem. W moim artykule Dla Rzeczpospolitej, to jest skłonność banków centralnych do, do tak zwanej asymetrycznej polityki monetarnej. To jest dokładnie to, co próbowałem opisać w, w kontekście tej Rady Polityki Pieniężnej, że mieli bardzo dużą skłonność do, do ścięcia tych stóp. To, to już 4,5 roku temu. Natomiast w momencie, w którym pojawiają się pozytywne sygnały z gospodarki, kiedy rośnie nam ona w, w tempie 5%, bezrobocie jest najniższe w polskiej historii po 1989 roku, no to tutaj ta, ta skłonność do, do podwyżek, no, nie, nie jest równa skłonności do obniżek w drugą stronę, czyli ta asymetria tutaj jest, jest mocno widoczna. Argument właśnie kilku ekonomistów, zwłaszcza z Banku Rozrachunków Międzynarodowych z Bazylei mówi, że, że to może też wpływać na, na stopy procentowe właśnie te neutralne, w momencie w którym bank centralny rzeczywiście niesymetrycznie nie, nie, nie traktuje podnoszenie i obniżenie stóp Procentowy. W każdym razie i jedni, i drudzy może tutaj różnią się, jeśli chodzi o przyczyny, natomiast wskazują na to, że, że ten trend się, się może, może utrzymać. Może też, też mieć związek ze starzeniem się społeczeństwa, tam jest jeszcze kilka innych, innych smaczków, w których tutaj już nie będę wchodził. Natomiast już ostatecznie odpowiadając na pytanie, tak jest możliwe, że, że te stopy będą utrzymywać się na niskim poziomie przez, przez dłuższy, dłuższy czas. Tam mówiłeś o perspektywie Dekady, czy nawet, czy nawet dłuższej. Oczywiście bardzo ciężko jest prognozować naprzód tak, tak daleko do przodu. Większość pewnie powie, że jest to w ogóle niemożliwe, więc, więc nie będę tutaj jakby tego, tego robił. W kontekście jeszcze najbliższych, najbliższego roku, dwóch, wydaje się, że wiele napięć i w geopolitycznych, zwłaszcza jeśli chodzi teraz o, o Brexit, czy, czy wojny handlowe, troszeczkę odradzający się właśnie protekcjonizm w sferze. W sferze handlu sprawi, może sprawić, że już w zasadzie sprawia, że, że wzrost gospodarczy w Europie i w Stanach Zjednoczonych stoi pod znakiem zapytania no i to będzie rzeczywiście wywierało, w jakiś sposób już wywiera presję na banki centralne czy amerykański FED, europejski bank centralny na, na obniżki no a my nie jesteśmy jakby od, samotną wyspą, więc też, też NBP musi brać w jakiś sposób pod uwagę to, co się dzieje na Zachodzie. Więc jeżeli tam będą obniżki, to u nas też jakaś presja na przynajmniej utrzymanie tego niskiego poziomu e, też będzie. Na sam koniec zapytam, mówiłeś tutaj o inflacji, skoro inflacja, to konsumpcja, skoro konsumpcja, to 500 Czy można wysnuć taką zależność? Czy może jest to zbyt proste i zbyt y, posuwam się do zbyt dużego uproszczenia, że 500 plus przyczyni się do wzrostu stóp procentowych? Może się, może się przyczynić. Są to rzeczywiście na tyle skomplikowane procesy gospodarcze, że żeby, żeby wyizolować ten efekt właśnie zwiększonej konsumpcji, zwiększonego popytu, przez co właśnie zwiększenia cen zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych, bo na to w większości są wydawane te, te pieniądze, no to potrzeba bardzo porządnego studium ekonometrycznego, więc tutaj żadnych kategorycznych sądów, przynajmniej na. Przez jeszcze wiem, kilka lat, zanim odpowiednia ilość danych zostanie zebrana i ktoś pokusi się o tego typu analizę, nie będę, nie będę stawiał. Natomiast rzeczywiście podbijanie konsumpcji przez, przez programy socjalne może mieć jakiś, jakiś efekt. No, to ma jakiś efekt, pytanie o jego, jego wielkość, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o procesy, procesy inflacyjne. W tym momencie w Polsce jednak jeszcze większość. Tego wpływu będzie, będzie związana i z, z energetyką, o czym powiedziałem już, i z cenami żywności, które rosną już około 8%. Rok do roku, co do pewnego stopnia jest związane rzeczywiście z tymi czynnikami podażowymi, czyli suszą, ale ja uważam, że zwalanie tutaj w cudzysłowie wszystkiego na suszę to jest troszeczkę nadużycie, i jednak ta, ta luźna polityka monetarna też w jakiś sposób odbija się na tym, że, że po prostu kupujemy, kupujemy więcej czy, czy, czy droższej żywności, i to może też podbijać, podbijać nam ceny. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja dodam tylko tak organizacyjnie, że chyba wybrzmiał ten materiał bardzo chłodno, to znaczy nie wpisuje się on w ten typowy nurt ostatnich miesięcy, czyli będzie wielka katastrofa. W najbliższym czasie będziemy nagrywać wspólnie kolejne materiały, i ja już domyślam się, że również będą bardzo chłodne. Tymczasem oficjalnie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.